Witaj, Mężki, z tej strony Traul, w kolejnym odcinku z Hearthstone 4 na modyfikacji Kezredux jako Republika Rosyjska. W ostatnim odcinku skończyliśmy na wojnie z tymi, udało nam się wyjść z frakcji, po czym stworzyliśmy własną frakcję, po czym Persja zrobiła największą głupotę na świecie, czyli co? Dobra. Zaatakowała Entetę. Tak, Entetę zaatakowała. I walczyć z Afganistanem. Nie chcę dołączyć na razie do wojny, bo może tutaj nie trzeba będzie zbytnio ich wzywać. Ogólnie zrobiłem już całe drzewko, więc możemy zacząć robić Mountaineers na wszelki wypadek. Chociaż jak zwykle to będzie coś takiego, że będę to robić, po czym będą takie. A przecież miałem coś innego wykorzystać, to doświadczenie wojskowe. Typowy Hearthstone 4. I będziemy teraz próbowali coś porobić z tym, niestety, ale problem z political power. Więc możemy wspierać tym. A czy moglibyśmy, nie wiem, na przykład zaatakować Chiny? Możemy zaatakować Alaskę. Jezu. Ale mi coś teraz tak czkawka, czy coś tak właśnie z płucami, z przełykiem trochę mam. Co tutaj jest? Fabryki nam się skończyły. Wow. To by pomyślał. Dobra, może się aż tak bardzo nie zbliżajmy. Dobra, w takim razie robimy najlepszą rzecz na świecie. Spamujemy tym wszystkim. Okej, niech się tutaj porobi szybko. Znaczy się szybko to się zrobi, ale żebyśmy mieli spokój. To jest najlepsze, jak przecież się to pojawia na końcu odcinka, bo wtedy dosłownie pomiędzy odcinkami po prostu spamię cały kraj. A to powinno już zająć cały odcinek. Więc czekamy sobie teraz siła polityczna. No nie mamy aż takiej dużej przypływy kiedyś, ale przynajmniej trochę mamy. Może część dywizji uda nam się ogarnąć z powrotem. Tutaj mamy naszych dzielnych spadochroniarzy. Jak pamiętacie z innych odcinków, oni byli naszą główną siłą. A teraz naszą główną siłą będzie coś innego. Okej, możemy teraz to porobić. Strasznie szybko to się robi, chociaż w głównej mierze mamy już te rzeczy. Mongolia, Kanet. No jeżeli się... Okej. Chyba się zgodzili. Nie wiem dokładnie, ale możemy kolejną rzecz za chwilę zrobić. Tylko niech się nasze dywizje rozejdą. A, nie możemy. Nie mamy siły politycznej, więc niech się tutaj dywizje zaczną rozchodzić. W głównej mierze chciałem zaatakować ich, żeby wszystko mieć. A. Nie się to zrobiło. Okej. Okay. Więc może przestaniemy ćwiczyć. I niech tutaj zaczną już atakować. Mam tutaj dużo medali do rozdania, tylko że wydaje mi się, że gra trochę nie pomyślała o tym, że może jednak to aż tak bardzo nie działa, jak oni myślą. Okej, okay, więc tutaj sobie poróbmy. Tutaj ma fuel usage, max speed. Okej. Czasami się zastanawiają, to przecież się podświetlają. Armor. Bum, bum. Okej. Więc jak tam Persja, nie jesteś w wojnie z całym światem? Nie, dobra. Niech ona sama przejmie ten Afganistan, że tak powiem. Już aż tak bardzo mnie nie obchodzi te sprawy. Co się stanie z Afganistanem? Na medium niech pójdzie. A my teraz róbmy jak najlepszy radar. Bo to też są ulepszenia do innych pojazdów, więc to nie jest aż tak źle. Oni przejęli tylko... Ja to rozumiem, ale naprawdę, możecie już wszystko wziąć, żeby nie było aż takiej głupoty. Okej. Więc pytanie, co Persja zrobi z Afganistanem? Możliwe, że robią wielką Persję, więc... więc za bardzo byśmy nie musieli się tym martwić. A Mongołowie, no już powoli padają. Tak, kolejnym problemem jest to, że mam już tak dużo fabryk, że jak sami widzicie, to polega na tym, że
po prostu włączam sobie i tyle. Wiecie co, może ja zacznę robić przeciwpancerne. O wiem, zacznę robić tak, rocket, artillery i przeciwpancerne. Tak, to są dwie rzeczy, które zawsze się przydadzą, ale zawsze mamy tego tak mało, że aż żal patrzeć. Okej, anti-tank. Lepszmy. I rocket artillery. Też musimy nieco ulepszyć. I tak, możemy zdjąć nieco z normalnej artylerii. I coś jeszcze możemy z czegoś zdjąć? Możemy z tego zdjąć coś? Z tego też możemy zdjąć. I chodzi o to, żebyśmy zdejmowali z jakichś rzeczy, które naprawdę nam są już niepotrzebne w produkcji. Chyba tyle będzie najlepiej. I jak to wygląda z produkcją? No słabo z tą produkcją, bo nie mamy dosłownie Wolframu. I już. 15 dziennie z powiększającym się. Dobra, no to już niedługo będzie naprawdę. Nie chcę też rozpoczynać jakiejś dużej wojny. O, masz los. Wy przeciwko wszystkiemu teraz będziecie atakować, jak do was dołączyłem. Co tam, że w sumie chciałem to zrobić? Znaczy się, jeżeli rozpoczną wojnę, to w sumie dla mnie będzie dobrze. A więc teraz czas usunąć porozumienia mińskie, albo brzesko-litewskie. A brzesko-litewskie lepiej brzmią. Więc wyślijmy tą armię tutaj, pomożemy wam w tej wojnie przeciwko Turcji. Turcja chyba nadal jest bez tego, tak, bez żadnej frakcji, więc nie ma problemu. Tutaj jakieś dywizje randomowe sobie stoją, chyba te, które przydzieliłem z innej armii ostatnio. Okej, coraz lepsza artyleria. A, to jeszcze nie koniec tej artylerii. Z trochę jeszcze będziemy tutaj zmieniać. A, widzę, że Chińczykom też się podoba to, że dołączyłem, ponieważ dosłownie pomogłem im tak bardzo w tej wojnie. Oni przez większość czasu nie mogli tego zrobić, a teraz dopiero im się udaje ich pokonać. Okej, więc tak. Czy my nie mamy jakichś claimów, czegoś takiego? Wiecie co, może podzielimy sobie świat tak, jak wydawało mi się, że mamy. A to jest ten teren, okej. Click, to jest ich core. Dobra, tyle. I jeszcze przejmijmy Mandżurię. I wewnętrzną Mongolię. Chyba tyle może być. A resztę możemy oddać i one click. Jeżeli będą chcieli to przejąć, no to wiadomo, że co zrobimy. Wszystko? Jeszcze Tybet, Tybet jeszcze. No to wy możecie Tybet mieć. Raczej floty nie mieli, no właśnie. Okej. Więc takie mniejsze Chiny. Takie chunky boje. Dwarf of Mountains. Wy jesteście jednak... jednak chyba we frakcji? Nie, nie jesteście. Wyszliście? Chyba zostali wygonieni z frakcji. No nie powiem, no nie powiem co. To nawet nie musimy robić. No bywa czasami, koledzy. Czasami tak jest, że człowiek, wiecie. Człowieka wywalają z frakcji. Okej. No nie będzie automami. Oczywiście, że chcemy wypowiedzieć wojnę, tylko muszę na razie tutaj wysłać
Niech tutaj plebiscyt zrobią. A my wyślijmy armię. Widzę, że już część naszej armii się udaje. Za ile dni będziecie? Za 15 dni. Raczej się nam nie uda. Dobra, to jest wypowiedzi wojny. Okej, co z Mongolią? Powoli zintegrujemy Mongolię. Tutaj chcą, żebyśmy mieli niepodległe państwo i nawet nie powstało. Created with the Batiks and Order, release the Penjong Republic, release the Penjong Batik Order, release the Penjong. Myślę, że tak zrobimy. Jej. Mandżuria powróciła. Wschodni Turkestan upadł. Super. No, jesteśmy w wojnie, tylko nie powiem. Nasze dywizje trochę... O, zgodzicie. Nasze dywizje trochę wolno tutaj się poruszają. Więc... Joink? Oni nadal dookoła pojechali. Okej. Więc się pozbyliśmy tego. Teraz możemy nieco polityki na zachód porobić. I nie powiem... jesteśmy trochę straszni. Tak. Przejęliśmy większość inicjatywy w Azji i teraz... Że tak powiem, gdyby nie to, że nasza gospodarka jeszcze nie może nas jakoś utrzymać, to ewidentnie to, co bym teraz robił, to po prostu bym szykował się po prostu na tutaj jakąś wojnę. Ale mówię, nasza gospodarka jeszcze nie utrzyma, jeżeli chodzi o wojnę z Niemcami, więc... Więc musimy jeszcze poczekać. No niestety. Okej, przyjęci, bierzemy wszystko, nie macie żadnej floty. W ogóle śmieszne jest to, że czasami ludzie, a to jest taki niektórych model, że tutaj robią flotę z tego względu, że na może w przyszłości coś tam będzie, no w przyszłości to trudno, ale ostatnio widziałem, że jeżeli chodzi o The Great War Redux, to oni mają taki plan, żeby jak będzie wojna domowa, żeby jednak można było się zdesantować tam i coś porobić. Ale zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Jak to wygląda. Dobra, może na razie nie będziemy tego robić. To co zrobimy, to dodamy sobie tutaj antitanki i to zamienimy sobie na Rocket Artillery. I teraz zobaczymy, jak to wygląda. A, ładnie wygląda. Dobra, więc... Niech tutaj się pozmieniamy nieco rzeczy. Dobra, chętnie sobie tutaj trochę pokupuję surowców. No... Trochę to są kosztowne rzeczy. Dobra, ale popatrzmy sobie, jak to wygląda. Mamy niektóre... Które rzeczy, które... O, bo nam się skończyły. Ale... Możemy ulepszyć sobie ciężarówki. Ulepszyć sobie te myśliwce. Teraz ja po prostu pomiję, je rozpoznają w głównej mierze. I ulepszając to, będziemy mogli sobie wykorzystać stary sprzęt. Dzięki czemu możemy sobie zaoszczędzić na surowcach. Jej. Jak tutaj zaoszczędzić na surowcach? Modernizując swój stary sprzęt. Dosłownie to brzmi jak takie typowe myślenie, że o, jeżeli modernizujemy stary sprzęt, to wtedy jesteśmy mocniejsi. Nie, po prostu mamy mocniejszy sprzęt, ale nie mamy więcej sprzętu. Okej, co to jest? Naval Aircraft. Dobra, to zrobimy to w takim razie. Chociaż, o tak zróbmy. Co tutaj mamy? Kalmykia. No zintegrujemy. Nie sądzę, żeby to była jakaś mega ważna rzecz. Zaprośmy w takim razie Serbię.
I co Serbia na to? A Serbia to jeszcze trochę zajmie jej. Integracja. Możemy spróbować sobie tutaj od tych wziąć nieco. Nieco tych. Nieco tych terenów. Na przykład bez Arabii bardzo chętnie byśmy wzięli. Ale zobaczymy za chwilę. Czy to. Wiem, że to czasami. O właśnie, czasami jeszcze warto badać te rzeczy, ponieważ oni mają te właśnie jakieś specjalne ulepszenia, więc to jest akurat ważne. Coś tutaj jeszcze mamy. Nic tu już nie mamy. Możemy zacząć robić rakiety. W sumie mamy końcówkę tutaj i tak naprawdę ta końcówka już aż tak bardzo nam nie dodaje, ale można już wziąć. Okej, okay, zobaczmy sobie z tym. Okej, okay, możemy zaatakować królestwo. Serbia dołączyła. Fakt ich. Ja bym bardziej zaatakował. Zaatakowałbym Rumunię. Wtedy byśmy więcej rzeczy dostali. Okej, okay. Która to jest armia? To jest ta armia. No, wyślemy trochę tych samoloty? A są. Tylko się tak dziwię, dlaczego tych samolotów nie mamy. Ale jakieś duże lotnisko. O, wy. My musimy wystawić sporo fighterów. Zobaczmy, czy nie ma tutaj jakiś. Nie, to chyba są najgorsze na dole. Chciałbym wystawić tak. Wystawimy całą. Tutaj. Nawet więcej. Wystawimy całość. I rozdajemy tutaj do armii. Okej, okay, tak może być. Rozdawaliśmy trochę tych. Okej. Okay. Kingdom of Romania asked to join our alliance. But they are based Russian. Dobra, niech jak już chcą, to zróbmy tak. I tak teraz będziemy mieć wojnę przeciwko Finom. Którzy nam na samym początku pomogli. Tak, tak się kończy. Kiedy się ufa złym osobom. Nigdy nie ufajcie złym osobom. Okej. Okay. To jeszcze gościa damy jako Finmarszala. I wy będziecie siłą, która zaatakuje tutaj Rumunię. Jak na razie nie zdobyliśmy nikogo oprócz. O nie! Ten jest dobrym filmarzem. Ten będzie lepszym filmarzem. Ponieważ ma trade'ka na niego. Dobra, więc ciebie tutaj damy. I ciebie też tutaj. To jest Air Commander. Zawsze się zastanawiam, o co chodzi. To jest chyba modowa rzecz. Nie jest to normalna. Okej, okay, więc tak, ciebie tutaj nic nie damy. Tobie damy. Jak mówiłem, ci się to opłaca. Okej, okay, więc trochę tutaj robimy. Tak naprawdę czekamy na to, jak Turcja coś ogarnie. Potrzebujemy bardziej, żeby Turcję tutaj. Ta Turcja bardziej tak zadziałała. Zaatakowanie Austrii, chciałbym powiedzieć Australii. Austrii też może być dobrym pomysłem. Jak tutaj to wygląda? Tutaj wygląda słabo, więc chyba czas na wybudowanie kolei. Tak, nasza ulubiona rzecz, budowanie kolei.
I nie będziemy robić, że pionkę będziemy budować najpierw. Budujmy cokolwiek. Jak to wygląda tutaj? I też mamy problem. Raczej nie zdążymy, ale niech już coś tam zacznie się budować. Dobra, Demand and Karelia, czy atak Finland? Oczywiście, że zaatakujemy Finlandię, no. Co wy myślicie? Że kim ja jestem? Kim ja jestem, żeby nie atakować Finlandii? Finlandia nie wygląda na to, żeby miała tutaj jakiś sojuszników większych, więc atakujemy. To będzie atak taki, dobra. Coś tutaj jest? Już tutaj nic nie ma. Zróbmy nieco tych. Okej. Ogólnie tam samolotów nie dodaliśmy, więc wystawię teraz tutaj tak z 1200. Samolotów może być. Niech się teraz rozstawiają. I teraz poprosimy, żeby bardzo chętnie nam oddali tutaj terytoria. Możemy już? Tak, możemy poprosić. Możemy zaatakować Polskę. Myślę, że to nie jest warte teraz. Możemy zaatakować Austrię. Dobra, myślę, że atakowanie Austrii będzie ważniejsze, ale najpierw sobie tutaj zajmijmy Finlandią. Mamy stary sprzęt. A na przykład to jest stare, więc można sobie ulepszyć. Stary sprzęt. To też jest stare, więc to też można ulepszyć. Co tutaj mamy? Tutaj też mamy stary bombowiec. Jeszcze dopiero co zacząłem produkcję bombowców, one bardzo długo zajmują, więc to na przyszłość. I mamy ten advanced. Jest coś bardziej advanced niż to? Advanced. Naprawdę było coś bardziej advanced tego? A może po prostu... Teraz mam taki problem, że się pod światło widzę, więc może to powoduje, że to nie było advanced, tylko coś innego. Okej. Antitanki. Są już chyba ostatnie ulepszenia do tego. Już mamy tak dużą produkcję, że po prostu przez produkcję dostajemy. Dobra. Jak to wygląda? No, wchodzimy. Nie chcemy zabrać wszystko, a nie tylko część. Dobra, jak to wygląda z samolotami? Samoloty mają taki problem, że oni rozkazu nie mają. Okej, już chyba to powinno dać rozkaz. Oj, nasze samoloty są słabe. A, bo to są te stare samoloty, zapomniałem, że teraz mamy przecież potrzebę chyba tam wykorzystania no, dużej ilości samolotów. Okej, więc to możemy zmniejszyć i to zwiększymy sobie. Jak to wygląda z produkcją? No mamy już tutaj kolej do tego momentu, ale punkt zaopatrzenia by się przydał. Mamy słabą stabilność, bo w sumie tak wyszło. No i co, nam został jeden cel narodowy i po czym one click, naprawdę? A, masz się przeciwko Mandżurii. Jak to wygląda z Persją, trochę jeszcze czasu
zajmie. Mamy jeszcze jakiś cel narodowy pod tym. Iron Curtain. Tylko przez bypass. Właśnie. A nie. Mogliśmy dołączyć do Antanty, ale postanowiła, że wspomoże naszych wrogów. Czasami tak bywa. I to była decyzja jakieś 10 lat temu, która nie miała zbytnio sensu, ale teraz już ma. Ale jesteśmy pamiętliwi, nie powiem. Dobra, co jest Fallen Fuel? Radar Refinery. Mamy coś do Infrastructure? O, mamy tutaj. Chętnie to wezmę. Bardziej mi się to podoba niż tam do fabryk. Powoli tutaj udaje nam się przebić. To też trzeba pamiętać, że zapewne sporo wysyłamy manpowera na dosyć prosty teren. Snow czy mountain? Bardziej bym mountain widział ich. Okej, okay, co to jest? Crash? Tak, question barriers. To zależy, co będzie się skończyło, to... dobra, podyskutujmy z Amerykanami na ten temat. Chciałbym już kończyć ten odcinek, ale dosłownie Finlandia jest na... jesteśmy na takiej pozycji, gdzie po prostu... United to refuse Alaska. Okej. Okay. Okej, okay, możemy wypowiedzieć wojnę Stanom Zjednoczonym. I... oni w sumie mają Wargroove na nas. No. Czas na wojnę! Jojojoj. Więc w głównej mierze nasza flota... w sumie Ameryka była naszym głównym dostawcą tego wszystkiego. Będziemy musieli coś porobić, ponieważ jesteśmy na takim w takim momencie, co mamy dużo do ochrony. A nasi sojusznicy nie są aż tacy mocni. Dobra, więc na razie sobie tutaj będziemy ochraniać siebie. Tak. Strike Force. Tak, te dźwięki. Okej. Okay. Convoy raiding. Tak, uwielbiam marynarkę, jak sami widzicie. Okej. Okay. Dobra, myślę, że na tym będę kończyć. W następnych odcinkach, no, będziemy walczyć z Stanami Zjednoczonymi, czyli kolejne desanty. Tak, uwielbiamy desanty. Więc, z Wami Trehol, no to cześć!